10 grudnia był tak pracowity dla bohaterów uniwersum, że powstał o tym cały jeden odcinek. Naprawdę, uwierzcie mi, że wybrałem tylko istotne rzeczy, a i tak wyszedł całkiem pokaźnie długi materiał. Wojna szkolna Boboli weszła na etap wojny totalnej. Zapraszam do kolejnego odcinka Kroniki Uniwersum sezon 2018. 10 grudnia. Meksyk robi top 5 wypowiedzi. Raz, dwa, trzy. Najwięcej witaminy, rozpuch ma i maliny. I to jest prawda, to jest fakt, że mi rozpuchu czasem brak. I powiem wam w sekrecie, najlepszy jest na świecie. Za jedną fazę oddałbym Chicago, Paryż, Krym. Siemano, siemano, Meksikano z tej strony. Słuchajcie, a teraz powiem coś o nową serię, zaczynam, ale to krótka będzie seria, prawdopodobnie tylko jeden ten. 5 najlepszych wypowiedzi pana K. Zaczynamy. Number 5. Twierdzi, że ma dom na Białorusi. Gratulacje, bogaty człowiek. Życzę mu szczęścia. Number 4. Siedziałem z Wałęsą. Ale gdzie siedziałeś z Wałęsą? Na stoczni, w więzieniu czy na krześle? Bardzo ciekawe. Chciałbym dostać odpowiedź. Number 3. Oczywiście, przecież masz dom w Wilkowie, w którym już chyba mieszkasz i nawet ciotka ci go kupiła, także wspaniała. Ty masz już 2 domy. 3. Kurde, bogaty człowiek. Number 2. No, tu się muszę odnieść koniecznie, ponieważ byłeś i widziałeś pożar u Meksykanów w domu. Nawet widziałeś, jak karetka przyjechała i pogotowie i zabrali mnie, bo chciałem popełnić samobójstwo. Brawo, brawo, brawo. Brawo za szczerość. Rozszyfrowałeś mnie. I end number 1. Rozumiem, że siedziałeś z pradziadkiem Piłsudskim razem z panem Wałęsą. Pewnie żeście w karty rżnęli, no bo co innego robić? Ha, ciekawe, pewnie cię owalili z kasy. Także pierwsza piątka moim zdaniem. Trzymajcie się, widzowie, Meksikano TV zawsze dla was. Siemka. Oraz dostaję dedykowany kalendarz na prezent. To jest, nie no, naprawdę, to jest piękne. Dziękuję, naprawdę dziękuję. Dziękuję serdecznie. Ja nie wiem, czy ja go będę używał. Nie wiem, czy go będę używał, ale on znajdzie swój czas do użytku. Znajdzie. Następnie odczytuję list od widza o przeszłości Majora. Dostałem list od widza. Niedawno zaczął oglądać mój kanał. Dziękuję ci serdecznie. Poprosił mnie o przeczytaniu tego listu i ja to zrobię. Zobaczymy, co na to powiedzą niektórzy panowie. Witam cię, Meksikano. Od niedawna jestem twoim widzem, ale zupełnie z przypadku. Nazywam się Janusz Gaberuch. Pochodzę z Białegostoku. Jestem budowlańcem z zawodu. Aktualnie jestem na Dolnym Śląsku i pracuję przy budowie trasy S3 do Czech. No, brawo. Piszę do ciebie list, bo nie mam do ciebie numeru telefonu. Chciałbym się z tobą podzielić moimi wspomnieniami o Majorze. Było to w 2007 roku i pracowałem w firmie brukarskiej i wykończeniowej. Było mało chętnych do pracy i do mojej ekipy szef zatrudnił Suchego. Co prawda napracował się ponad tydzień, ale potem go szukałem. Ale po kolei. Dostaliśmy w lipcu 2007 roku we wsi Simuny, blisko Juchnowca, wylać plac na posesji i postawić wiatę na maszyny rolnicze. Major, tu w nawiasie, kto mu taką ksywę wymyślił? Był takim, to nie są moje słowa, to są słowa z listu. Był takim specjalistą w nawiasie, muszę to obracać, słuchajcie, do budownictwa, że zostawił na noc cement w betoniarce. Cała gruszka cementu zaschła w środku. A kazaliśmy mu obsługiwać betoniarkę, bo za ciężko mu było nosić wiadra i worki z cementem. Cały dzień, tu nie będę obrażał Derbynowi, musiałem tłumaczyć, jak się obsługuje betoniarkę. On nawet nie potrafił przeczytać, gdzie pisze włącz i wyłącz. Po tygodniu w pracy Majora nie było. Obleciałem całe Simuny, ale młodzież ze wsi znalazła go pijanego, no to nie są moje słowa, pod sklepem w Rostołach, w Rostołkach,
w roztołtach jakieś kropka H. Najlepsze było to, że spał na trawce i jeszcze miał poduszkę i kołdrę z grubej pierzyny. A młodzi chłopcy z roztołt zrobili mu żarcik. Jak spał major, to mówię, nie są moje słowa, to jest list, ja mam dowód. Jak spał major pijany, to go jeszcze oszczali. On jak wstał, to nic nie pamiętał. Sam szef się z niego śmiał, bo jak Wojtek podpisywał umowę o pracę, to nie potrafił się podpisać. Dlaczego mi to pisze? Dlaczego ci to pisze? Zupełnie przypadkiem zobaczyłem majora na filmie z panem K. Byłem w szoku. Pana K znam i też miałem z nim problemy. Zresztą moja ciotka mieszkała długo na ulicy Szkolnej, więc to nie jest fake. I mama pana K to była jej dobra koleżanka. Co innego muszę powiedzieć o panu K. W Białymstoku na ulicy Klonowej robiliśmy krawężniki i chodniki. Natomiast cały sprzęt na noc trzymaliśmy na ulicy Warsztatowej. Także rano i po południu musieliśmy tymi koparkami, ciężarówkami przejechać przez ulicę Szkolną. Natomiast pan K zaczął przychodzić do nas, robić zdjęcia. No brawo, brawo. Robi zdjęcia, że my mu pod domem hałasuje. Wydzwaniał na policję, ale to już jest normalne. Słuchajcie, tutaj mi to akurat nie dziwi. Wydzwaniał na policję, że my mu paliwo kradniemy, że mu grozimy podpaleniem, że szyby mu w oknach pękają. Policja już jego donosy zaczęła olewać. To nie są moje słowa. To jakiś wariat jest. I on chciał być prezydentem Meksykanów. Chcesz, to przeczytaj ten list na swoim filmie. Ja uważam, że to na pewno widzów zainteresuje. A ten cały major to też nie jest mądry. Jak można nagrać 15-minutowy film? To są słowa widza, naprawdę. Ja mam dowód. Film, jak wpiera się zupkę chińską z parówkami i z ketchupem. To się nazywa horror. Ja tu muszę to akcentować. Pozdrawiam cię, Meksykano. Świetny kanał prowadzisz. Okej, dziękuję ci za to, naprawdę. Jeszcze tu jest taka dodatek do tego listu, jeszcze jedna kartka. To jest myśl widza, to nie moja myśl jest, to jest myśl widza, także pana Janka. Także przeczytam to. Ludzie wysyłają im paczki oraz donaty, jak prowadzą lajta. No, wysyłają, racja Bożego. Za to ludzie im płacą duże pieniądze. Oczywiście, że tak, ja im nie zazdroszczę. A co robi major? Siedzi na kanapie i nawet nie odpowiada na donaty. Pomijam idiotów, co go obrażają, ale często ludzie piszą coś fajnego. Fakt, prawda. Ale major siedzi na kanapie i łaskawie odpowie: o, dziękuję. Weź go też za to zripostuj. No ale za to nie będę ripostował, słuchaj, wiesz dlaczego? Ponieważ no każdy ma pomysł na swój kanał, on tak reaguje, ja reaguję inaczej. Poza tym zresztą na razie nie robię live'ów. Także słuchajcie, jeszcze raz was pozdrawiam, dziękuję za ten list. Naprawdę jest tutaj dowód, że no to nawet nie jest moje pismo. Także jest dowód, słuchajcie. Także dzięki ci za list. Konowicz gania samochód jeżdżący w kółko po Szkolnej i Boboli z chwilowymi postojami przy Belwederze. I to nawet nie po stronie Krzyśka, tylko po przeciwnej stronie od torów. Bardzo dobrze, jest nagrane. Jak jeżdżą. Jest nagrane. Kamera. Wychodzi potężne expose odwetowe. Przypomnijmy tę karuzelę zdarzeń. Krzysiek na live'ie zaczął obmawiać Meksyka i jego mamę, zarzucając, że widział na własne oczy, jak mama Meksyka musi korzystać z wiaderka,
zamiast toalety. Jako że poszło to w świat, Meksyk bardzo się zdenerwował i nagrał dość emocjonalną odpowiedź, w której przytoczył fakt, iż to Krzysiek był oskarżany o molestowanie własnej mamy. Zaznaczmy tylko, że takie oskarżenie w stosunku do Krzyśka zostało publicznie wysunięte. Sprawa trafiła do sądu, ale matka zaprzeczyła wszystkiemu, a sąd stwierdził brak jakichkolwiek dowodów i podstaw. Krzysiek obejrzał wypowiedź Jarka, pewnie już nawet w ogóle nie pamiętając zbytnio kontekstu i tego, co wcześniej sam w stosunku do niego powiedział, no i się wściekł. Do riposty dołącza major oglądający Ewę Lipkę. Ale to nie Meksykana, to jest czarny! Bo on ma ksywkę czarny! I szanowne państwo, kochani moi, pojechał po mnie i po mojej matce świętej pamięci, że jak moja mama żyła, że ja z bratem biłem ją. Szanowne państwo, kochani moi, na pewno to nie będzie darowane jemu. Na pewno wejdę już teraz na posesję i sprawdzę piec kaflowy, czy jest poremontowany. Naprawdę wejdę. Z policją i tak dalej. Bo mam uprawnienia jako zdun. Przepraszam bardzo, żeby on do mnie się nie wtrącał, bo mam samochód, ja kupiłem i są zimowe i letnie te opony. Niech odejdzie się od bieli łajca, śmierdziu. Szanowny, słyszałeś, jak major po ciebie pojechał? Jesteś gnojem. Ja się spotkam, że się zadowamy. Patrz na swoje teraz zęby. Szanowne państwo, kochanie moje. Nie dziwne, że kiedyś ci mordę pochlastali ma i posprzedawałeś ludzi. Chodź, nagrasz. Śmieciu. Nagrasz. Ja nie chcę nagrywać, bo on jest na mnie nikim. On jest zerem dla ciebie, tak? Nie i zero. Takiego człowieka to nie człowiek. Słyszałeś Meksykano? Ty nie jesteś Meksykaną, ale jesteś czarnym i będziesz na pewno. Kibel zrobili, prysznic myje się, bo jak nie masz ci się umyć, mrozu nie ma i do białki tam dupę umyć. Słyszałeś Meksykana, nie masz ci się myć do białki. Marsz, odwilż się, możesz pływać tam w białce. Na Sienkiewicza, tak? Weź kamerę. No kim ty jesteś? Ja takie papierosy palę i no co będę palił takie? Bo ogółem ludzie mnie uwielbiają i mam cię ogółem. I po prostu jak cię spotkam, to sam zobaczysz, jak się po prostu robi porządek na tym świecie. A mam pytanie. Słyszałeś, jak on nagrał z Mariuszem z Krzaków i Mariusz myślał, że ty zgwałciłeś 14-letnią dziewczynkę. Czy ty gwałciłeś 14-letnią dziewczynkę? To było nagrane, za co ja przybywałem w zakładzie karnym. I po prostu on tam umawiał się do Krzaków, nie wiadomo co tam robili, ja nie widziałem. Taka duża dupa to może już rozchlapana jest. I na ten temat to chciałem powiedzieć, po prostu ty w moje życie się nie wtrącaj, bo ogółem przegrasz, tak jesteś przegrany. Słyszałeś Meksykano? Jak major po tobie pojechał dzisiaj? A ja jeszcze dojadę. Wiesz co, daj dla mojej matki spokojnie odpoczywać w grobie. Ja twoją rodzinę, która poumierała, nie szarpie. A to, że ja mówię prawdę, policja tym się zajmie, że nie masz gdzie się załatwiać, przyjdź do mnie jeszcze raz. Czy ty masz taki kibel w domu? Czy masz wannę? Czy masz prysznic? Czy masz sedes? Inaczej? Nie masz. A że ja się dotknąłem do pieca, to wiesz co? Ten piec będzie jeszcze sprawdzony przeze mnie. Dlatego, że ja jestem z Dunem. Mam papiery na to. Ja tylko wystąpię do sądu o sprawdzenie, do prokuratury wystąpię ze swoim świadectwem z dunstwa i sprawdzę, czy
ty naprawiłeś piec dobrze. Bo mówiłeś, że mama ogrzała się czym zimooporą? Żenikami elektrycznymi. A jeszcze wrócę. Przypomnij sobie, moja mama już nie żyła, a ja szedłem z Zodiaku i ty zaczepiłeś mnie i mówisz dzień dobry. Ja mówię, dzień dobry. Chciałem z panem porozmawiać. Ja mówię, słucham, czy można z panem nagrywać lajty i kanał prowadzić dla pana? I mówisz, że ja przepadnę? Człowieku, że te filmy, co te ludzie nagrywali w jednym miejscu, nie powiem gdzie, ale to filmy poszły na mój kanał. I ty nie obrażaj tych ludzi, bo jeżeli będziesz obrażać, to ja powiem tylko, że obrażałeś, a będziesz, ludzie z tobą zrobią miazgę. Nie ja zrobię miazgę, bo już na ciebie szykują się. A jeszcze odpowiedz na moje pytanie. Mają już zadał twoje pytanie. Dlaczego powiedziałeś, że od 1 kwietnia ja muszę mieć oczy z przodu i z tyłu? Bo wydałeś, byłeś konfidentem. Wojtek, ktoś koło bramy. Wydałeś człowieka gdzie? Do więzienia wsadziłeś. Wsadziłeś człowieka do więzienia. Ty jesteś konfidentem. Tak, ty jesteś, wiesz kto? Ubowiec. Bo ty nawet nie masz polskiego nazwiska. Nawet imienia nie masz polskiego. Dalej ci powiem. Człowieku, udowodnij mnie teraz. Ja ci stawiam pytania, że ja mamę gwałciłem. I brat, powiedziałeś na kanale, że to jest. W gazecie wszędzie. Proszę bardzo, udowodnij mnie. Jeżeli tylko, a będzie sprawa i ja na sprawie zażądam od mamy twojej, żeby powiedziała prawdę, gdzie się załatwia się. Gdzie się załatwia się. I nie kłam tylko dla ludzi. Nie broń się, tylko powiedz, że jesteś alkoholikiem, bo pod Rzydniakiem spożyłeś piwo. A już będzie koniec z tobą. Bo na lajtach twoich jest, na kanale twoim jest. Pójdźcie tańczyć, bawić się i piwo pić. O. A teraz do tego powiem tak, jest post, jak major. I ty umiesz nadawać lajty? Rękoma wymykliwać? Człowieku, u ciebie zegarek tak idzie, a u ciebie ten zegarek poszedł. W lewą stronę poszedł, idzie. To nie u mnie, ale u ciebie. I tobie trzeba inne leki przepisać, żeby zegarek poszedł w prawą stronę, a nie w lewą. A może ty, Mario, to biały dyk spił? A jeszcze powiedziałeś, że major był u ciebie 3 dni. A później przyznałeś się sam, że to była ściema, jechanie po mnie. Wiesz co, te ludzie nie jadą po mnie. Nie mówią, że major był tam i tam. Ja wszędzie mogę. A major jest dorosły, chłop. Ma 43 lata. 4, przepraszam. 44. To ma prawo wszędzie wyjść. A może ma jakąś kobietę i spotyka się z nią. To brawo dla majora. Brawo! Gratulacje składam, major. Masz kobietę jaką? To jest moja sprawa, gdzie ja chodzę. Nie, ale powiedz, masz kobietę? Masz! To nikt nie musi wiedzieć, gdzie ja chodzę, z kim ja się spotykam. Prawda, ale i masz kobietę, wiem. A mam. I się spotykasz się z nią. I bardzo dobrze. Chwała Bogu, dzięki. Spotykaj się dalej z nią, majorze. Ja ci nie zazdroszczę. Tylko życzę tobie, żeby daj Boże doszło do połączenia. To wszystko przyjdzie czas, poczekaj. Wiem, ale trzeba się zapoznać, porozmawiać i tak dalej. I Meksykano, gdzieś już zostali pouczeni o ochrona Zodiaka, tak zostali bacy pode mnie, że aż miło było dla ich. A zwłaszcza dla jednego człowieka na to bata, który ciebie dokładnie zna, a przechodził ona to mnie, ciebie nie przegnał. A powiedziałeś jak? Jeszcze Zodiak nie był otwarty. Przepraszam, bo ja muszę piwko iść na mnie. W miejscu publicznym? Tam, gdzie ludzie, dzieci chodzą? O nie! To pojedziesz za spożywanie. Bo to jest na twoim kanale nagrane. I major widział, i ja widziałem, i wszyscy widzieli. I nie będziesz nigdzie spożywać alkoholu. Zero tobie będzie. Chyba, że będziesz spożywać w swoim własnym domku. A do tego mama będzie musiał udowodnić, że ma łazienkę, że ma toaletę i tak dalej. Wojtek, przepraszam bardzo, ale muszę iść, bo ktoś przyszedł. Przepraszam bardzo. Dalsze część będzie.
Awantura z wyprowadzką. Kubek znów poszedł w ruch. Proszę. Proszę powiedzieć coś. No, dzień dobry. Słucham. No, ja chciałem ci powiedzieć, że jeśli masz mnie z domu wyrzucić, pierwszo po prostu usunę te kamery, wszystkie rzeczy, po prostu samochód pójdzie po prostu do sprzedania, po prostu może ktoś będzie chętny kupić ten samochód, a jak nie, to do komisu go oddam, bo wszystko w tym samochodzie jest zrobione. I oddam do komisu i po prostu sprzedam go i pozbędziesz się wreszcie mnie, bo po prostu ja przez taką jak Krzysiek Kononowicz nie będę szarpał, nie będę denerwował się. O, człowiek chyba specjalnie ten kubek wysłał, żeby już sam powiedziałeś. No, to wal mi w głowę. Ja takiego czegoś nie zrobię, bo ja nie jestem głupi. I po prostu pożegnamy się, bo jesteś dla mnie osobą obcą. Pa, pa. Święta będziesz sam spędzał. Halo. A ten, wszystkie co ja kupiłem, to witam. Ja będę chciał, to dla psa będę mógł oddać. Proszę mnie nagrywać. Dziękuję bardzo. To nie twój sam. Dobra, dziękuję. Tak, halo. Ja nie wiem, czy ja będę wcale tu robić. Już będzie po prostu, chce się pozbyć mnie. Krzysiek, ja zdejmę te kamery, samochód pójdzie do sprzedania, do komisu i ja po prostu wynajmę sobie jakieś mieszkanie, czy pokój sobie wykupię i po prostu pozbędzie się mnie, bo ta dzielnica jest przegrana po prostu. No, on nie, o, właśnie wczoraj lajta robili, o, jechał, będzie, ma bardzo elegancki, po prostu z Olsztyna będzie przyjeżdżał, jego będą nagrywać, a ja po prostu mam swojego komputerowca i jak ja się wyprowadzę, ja będę wszędzie mógł sobie nagrywać. Tak, już on po prostu teraz znaleźli po prostu osobę, która będzie jego nagrywać, a dla niego mówię, to kiedy ty wreszcie się umyjesz? Ja właśnie cały teraz ogoliłem się, umyłem się i kupiłem kotlety schabowe, kupiłem, wszystko pokupowałem, a jak będę odchodził stąd, to wszystko co... A gdzie moje mleko? Jakie mleko? Polskie. No, jakie mleko? Polskie. No, jakie mleko? To dałem ci ponad 20 zł. Te kamele 15 zł kosztują. Dwa mleka są? Ponad 20 dałeś? Tak. Nie kłam, bo ja przeliczyłem. No, po... Chcesz zobaczyć, jak to tylko leci? Spróbuj rzuć telefonem. Jest to lot szczurze? Tylko rzuć moim telefonem. No, ile było? Halo? 4 dwójki? Słyszysz pan? Piątki to ile są? Jeszcze drobne po złotówce. Proszę? Szmata. Zadzwoń pan, wiesz pan gdzie? Zadzwoń. Na policję. No, ja czekam. No to zadzwoń pan. Dzwoń, niebezpieczny. Dobra, dobra, na razie również. Niech przyjeżdżają. A już lajka nie będzie zaraz dzwoni, żeby nie przyjeżdżą, bo będzie policja. Szanowne państwo, kochani moi, muszę ostrożnie być. Ostrożnie. Bo... Znów grozi mnie, wylądowało mnie tak. Jeden kubek na głowie, to teraz drugi wyląduje. Proszę bardzo, pokażę jak... Nie ma kubka. Bardzo dobrze, kubka nie ma. Rozbił kubek ten, co przysłał pięknie, bo powiedziałem, że wyląduje kubek na głowie. To fajnie, kubek już zniszczony, bardzo dobrze. Na piątkę się spisałeś. Na piątkę. No, to ty do tego prowokujesz, że na głowę. A ja jakiś cię pokazałem po prostu, że wolę ten kubek wyrzucić. Czy się pobije, nie pobije się, to po prostu tak wolałem to zrobić. A zrobiłeś raz już na głowę kubkiem? Nie? Zrobiłeś. Powiedz do kamery. To, a co ty powiedziałeś? No zabij mnie. Masz nożem. Spal mnie na stosie. A ja kiedyś ludzi palili na stosie. No. I bardzo dobrze było. No ludzi palili na stosie. No a gdzie? No stosie. A diabłów palili na stosie. Przepraszam bardzo. Może diabłów, nie wiem. Ja w średniowieczu tamtych latach nie żyłem. Jeszcze mnie na świecie nie było. I chciałem dla ciebie przeprosić za ten kubek,
bo sam zobaczyłeś, jak on do czego doprowadza. Chcesz się mnie pozbyć? To pozbędziesz się. Kamery będą w poniedziałek zdjęte już. Bardzo proszę, ja cię nie namawiam zdejmować, a cię nie namawiam nic robić. Nic. I widzicie, proszę państwa, tak zachowuje się do mnie wiadomo kto. Jeden jedzie, drugi jedzie. Chcą mnie nie wiadomo co zrobić. Za węgiel oga, mówi mleko oddaj, o! Na razie, kochani moi, nie wiem czy będę żyć. Jeszcze trudno się mówi, Słyszał widz, jak zadzwonił do mnie, dobrze, że zadzwonił, mam świadka. I zapisz, świadka! I zapisz jego... Jakiego świadka? Sobie słuchaj, sobie się Meksykana. Dobrze on powiedział. Ludzie dobrze powiedzieli, jak ja mogę z Kononowiczem wytrzymać. On do tego doprowadza. Właśnie. Ja chodzę. Właśnie ludzie powiedzieli, jak Kononowicz może wytrzymać z jednym człowiekiem. No nagrywaj. A czemu nie nagrywaj? Nagrywaj mnie. No nagrywaj. I chciałem dla tej osoby przeprosić za to, że pobiłem, po prostu do tego mnie doprowadził. Zawsze w niedzielę. O. Szanowny państwo, ja nic nie doprowadziłem, od razu mówię. Wytłumaczę cię z tego powodu, że siedzę normalnie na swoim krześle. Widzicie, to mój komputer. Tak, pokaż, siedzę. Swoje pokaż, jak niedziela przed świętami już jest dziewiąty. O. Tak. O. I dziękuję bardzo, na razie tyle, do widzenia wam, kochani moi, i życzę wesołej, szczęśliwej niedzieli, pogodnej, radosnej, do widzenia, zadowolony, i to pójdzie. I druga część przerwanego expose. Meksykano, powiedz mi jeszcze jedną sprawę, ty każesz, mówisz ty, żeby ja się odczepił od twojej rodziny. Nie, nie odczepię się, aż nie powiesz prawdę, że jesteś pijakiem, alkoholikiem, narkomanem, bo wszyscy wiedzą to. A po drugie, mówię sobie, już ludzie proszą się mnie, czy pomożesz dla Meksykana wybudować łazienkę, to jak ja stanę na nogach, na pieniążkach, wszystko, to zobaczysz, przyjdę z łopatą, razem z majorem i będziemy kopać pod łazienkę. Na twoim podwóreczku. Tak. Ja tam nigdy nie wejdę. Żeby mama twoja miała gdzieś się załatwić. Bo to jest prawda, że mama twoja załatwia się w co wiaderko. Nie, tam już kibel jest. A prawda, Majer powiedział, gdzie kibel. W PSS-ie, w barze, kibel i prysznic, i ty tam chodzisz. Pewnie, że ochroniarze Zodiaku przymykają oczy. Bo jak ty tam stoisz, a ochroniarz, ja widziałem, jak szedł z daleka od ciebie. Jak nawet nie spojrzał na ciebie. Nie spojrzał na ciebie z tego powodu, że ty, jeżeli nie wykąpiesz się w Zodiaku, to od ciebie uciekać z daleka. Bo nie tylko piwem, nie tylko narkotykami, ale i smród jedzie. Bo jeżeli człowiek się nie wykąpie dokładnie, to jedzie wszystkim. Ale ty masz teraz raj. Po pierwsze, wodę darmową. Pralkę stawił. Proszę? Może tam pralkę elektryczną. Automata może tam postawił. A jest automat. Jest automat. Jest automat. To masz elegancki. Tylko weź, wiesz co, Meksykano, porozmawiaj z kierownikiem baru, żeby tobie kawałeczek pokoju tam zrobili. I możesz zamieszkać. I po co tobie ten dom będzie? Jak będziesz miał toaletę, prysznic i pralka, no, żeś ci umierać. A jeść, do baru zajdziesz, najeść się, do domu zajdziesz, poleżysz troszeczkę, sklep otworzą, daleko już nie będziesz iść. Tylko w kapciuniach będziesz chodzić już. Jeszcze pierwsze będziesz, jak sklep od 6 się otwiera, to już będziesz w Zodiaku. Już będziesz brał piwka i dziś młodzież była u mnie przez bramą, bo już nocą nie wpuściłem do domu, ale była przez bramą, długo rozmawiałem.
to z ciebie się śmieli. Jak ty nadajesz lajta i ty mówisz, oskarżyłeś, mówisz na moich tych, co nie prowadzą lajta, a ci powiem, kto prowadzi lajta, to można nawet każdego redaktorem nazwać. Każdego człowieka. Bo tak się nazywa się. Redaktor. Czy masz szkołę tą, czy nie ma? A ty co, jesteś redaktorem? Nie. Zwykłym człowiekiem jesteś. I oni mnie nie wykorzystują, tylko normalnie mnie pomagają. A powiem tobie, naprawdę, za to, że oczerniłeś moją świętej pamięci mamę, Leonardę i brata Bogumiła, z tamtego światu, to tobie Bóg nie daruje. Jeszcze ty na plecach krzyż masz i na piersiach nosisz krzyżyk i całujesz? Ty jesteś Judaszem, bo tak tylko zdradzili Pana Jezusa Judasze. Jak ty zdradzasz? Tak, Meksykano. A do tego, ty nie masz Meksykana krzywkę, tylko masz krzywkę czarny. Bo przypomnij, jak przyszedłeś do nas, a już major był, u mnie i ja zapytałem się u ciebie, jak ty masz krzywkę, jaką masz krzywkę? A ty powiedziałeś otwarcie, czarny. A ja to odpowiedziałem. Jaki ty czarny? Ty nie murzyn, ty biały, ale na mnie nazywają czarny. I mnie tak się teraz zastanowiłem się, czy czasami ty nie masz, nie, czy nie masz jakiegoś nazwiska ale baba? Tam, gdzie murzyni mieszkają? Może ty potajemnie przybrałeś Andrzejewski, Jarosław, a może ty huda malamana koda ale baba jakiś? Bo jeżeli masz krzywkę czarny, to ty nie Polek jesteś. Bo ja krzywki nie mam czarnego. Prawda, ten Majer powiedział, czarny jak diabeł. I ty jesteś diabłem. Tak. Czy ty w kościele choć raz byłeś? Powiedz, Meksykano, w jakim ty kościele byłeś? Nawet ty na ojca swego grób powiedziałeś, nie daruję ojcu. Nie możesz wybaczyć dla ojca swego. Przebaczyć. Z tamtego światu. A może ojciec, może tobie dał pokutę taką. Może ty się wykończysz. Meksykano, czarny. Bo ty Meksykana nie masz krzywki, ale czarny. Będę nazywać czarny od dzisiaj. I zdem te na napis Meksykano TV. Bo ty nie jesteś Meksykanem, ale czarnym. A za to, że oczerniłeś moją mamę i mnie, i brata świętej pamięci, to ja ci nie daruję. Na pewno ja tobie nie daruję za to. Mama będzie świadką i będzie tak odpowiadała na pytanie w sądzie, jak nie wiem, czy ma łazienkę, toaletę. Jeżeli mama powie, nie ma, leżysz na opadkach, bo nie masz. Każdy wie o to. Każdy wie o to. Szkoda, że ja wtedy nie miałem kamery i nie nagrałem, bo nie miałem kamery jeszcze. A szkoda, że ja od majora nie wziąłem kamery. Nie pożyczyłem. Bardzo szkoda. A ty jak latałeś u mnie i nagrywałeś? Jak wsadziłeś mnie do Choroszczy? Jak latałeś Straż Miejską i policję na mnie? Nadal latałeś. A potrzebałeś się po inne ludzi. A ta Ewka Lipka, to jest co? Ona jest z Białegostoku. Ja jutro specjalnie przejadę się dwoma autobusami, wezmę i nagram, gdzie ona mieszka i pokażę. I pokażę, gdzie ona mieszka. A wtedy tak będzie na jaw, jak nie wiem. Tak. I pamiętaj, człowieku, ja się skontaktuję się z tym człowiekiem, gdzieś on mieszka tam na Boboli. Gdzieś tam koło cmentarza, podobno. Ja dowiem się, kto to. I wtedy powiem, gdzie mieszkasz, a ten człowiek wie, co z tobą zrobić. Będzie wiedział, co z tobą zrobić. Ja nie straszę. Ja pierwszy nie zaczepiałem ciebie. Nigdy. Ale ty mnie to różnie zaczepiałeś. I na nerka, Straż Miejską, po dachach latałeś. Chlałeś w domu tu.
na dachu na mieszkaniu chlałeś. Może powiesz, to nieprawda. Może powiesz, to kłamstwo. Ja u ciebie po lodówkach nie robiłem zdjęć. I nie puszczałem do kanału. I nie mówiłem, że o, a teraz jak ty paczuszki dostajesz? Przez kogo? Przez kogo się wybiłeś? Powiedz. Tylko otwarcie powiedz na kanale swoim, przez kogo? Bo bezczelnie kłamiesz, jak oszukujesz. To wskazówka odwrotnie sobie. Może tobie lekarz złe tabletki przepisał. Może trzeba jakieś inne tabletki przepisać. Psychiatr tobie przepisał. Miałeś na terapię chodzisz. Terapię? Butelkowe? Ja napiszę pismo jeszcze raz. Do komisji jedziesz. Do Choroszczy. A jeszcze napiszę pismo wyżej. To będzie dom trzęsiony. Obiecuję to tobie. Za to, że zaprosiłeś moją mamę. Będzie dom trzęsiony. Na pewno, ale wtedy będziesz rzucony na glebę. Nie przeze mnie, ale przez ludzi. Przez takich, którzy nałożą sobie obrączki na łapki i na kopytka. I łańcuszek jeszcze do tego będziesz miał założony. I będziesz iść jak ministerek. A ja nagram to wtedy. Jak wyprowadzają mądrego człowieka z domu, własnego domu, będą wyprowadzać. I mama nie pomoże, że oszukuje mama twoja, że o, moja rodzina to wielka uczona, butelkowa. A ty mówisz, odczep się od mojej rodziny, niech mama powie, dlaczego ucieka z domu, własnego domu, twoja, bo mnie takie donoszenie są, tak, dlaczego nie nocuje mama twoja w domu, bo po pierwsze, nie ma gdzie się wykąpać, nie ma gdzie się załatwić, a po trzecie, boi się ciebie, bo ty jak napijesz się, to tak samo robisz jak ten, Magikale i ciebie postawisz na jedną szalkę, to nie przeważysz. Nie przeważysz się was. Ale Magikal cwano robi, dla pieniążków. A ty za co na co robisz? Na zero. Na zero. Tak, Meksykanu. Ja ci powiem, zakończę, bo nie chcę już dalej, bo mnie już gardło zaczyna boleć. I tak dalej. Ja ci radzę, opamiętaj się trochę człowieku. I przestań takie głupoty nagrywać, że ja mamę gwałciłem z bratem. Wiesz co, człowieku? Weź oliwę, odkręć korek ten, dolej ze swego łba durnego, alkoholowego, nie piwa, ale o, to weź dolej. O! O! Kup i dolej. To będziesz człowiekiem nad człowiekiem, a nie bez przerwy piwka stoją. Za co ty postawisz toaletę? Za co? Powiedz! Człowieku, opamiętaj się. I przestań mnie wyzywać, naprawdę. Szanowne państwo, kochani moi. Ciężko mnie zdychać. Bardzo ciężko. Ale ja jemu nie daruję tego, na pewno. Wam życzę, szanowni państwo, kochani moi, na święta dużo zdrowia, szczęścia, pomysłności, radości w życiu. I proszę YouTube kanał, zablokować kanał dla Meksykana całkowicie, żebym nie mógł nagrywać. I życzę dla YouTube na święta Bożego Narodzenia. Dla wszystkich z YouTube, w Polsce, za granicą. Dużo, dużo zdrowia, szczęścia,
pomocności, radości w życiu i Bożego i Nowego Roku życzę szczęśliwego, żeby i zdrówka też na Nowy Roczek życzę, żeby żyliście w zdrowiu, szczęśliwi byliście. Szczęść Boże wam życzę wszystkim, całej Polonii, całej Polski, Rzeczpospolitej Polskiej i tak dalej. I przesyłam dla kobiet buziaczki. Dobranoc! Wojtek, wrócisz? Następnie Krzysiek odpiera zarzuty majora odnośnie zjedzenia boczku. Ten boczek stał na werandzie, tam były skórki i pieczone na dioksynach. I oddałem te skórki dla psa Nera i zjadł pies Nero. I jest piesek dobry, łagodny, spokojny i tak dalej. I proszę państwa, to nieprawda, że było 4, tylko było 2 plejsterki boczku. Major kłamie, bo jak tylko się nawąka się dioksynów, a wiadomo czego, to wtedy nie wiadomo co gada. I na mnie, i gada jeszcze na innych ludzi i tak dalej. Szanowny państwo, kochani moi, jeszcze chciałem powiedzieć, nie jestem złodziejem, tak major powiedział, tylko normalnym człowiekiem, jak skórki stary w miejsce i ja powąchałem, że śmierdzą, to ja oddałem dla psa, Nera. Pies zjadł i tak dalej. I przyniosłem miskę, normalnie umyłem i miseczka stoi w tym szafce w kuchni. A boczek w żołądku u psa. To jest uwiązany, ale jak będę wyjechać, spuszczę Nera znowu i będzie sobie biegać i tak dalej. I szanowni państwo, nie wiecie to, co mówi Meksykano i nie wiecie to, co mówi major, bo major, jak się namąka tych dioksynów rozpuchu, to wiadomo, ten dioksyn odbija klepki. Klepki odbija dla majora. I skacze z rękoma do wiceny, ze wszystkim skacze. O, ale ja złodziejem nie byłem, a do tego powiem, co, ja kupuję mleko, będą pokazane faktury, będą pokazane wszystko dla was, kto robi zakup. On powiedział, że jeszcze dał 20 zł na mleko i tak dalej, to jest kłamstwo z jego strony, dał 15, 17, gdzieś tak 17, 18 zł dał, to tylko wyszło na papierosy jego i tak dalej. Przepraszam bardzo, przyjechała kurier, przyjechał, muszę iść. Widz przesyła listce z deklaracją cyfrowego wsparcia Konona w wojnie szkolna Boboli. Dostałem list od Patryka, chcę panu pomóc. Ostatnio przyglądałem się w sprawie pana konfliktu z Meksykanem. Wiem, że pan mówi prawdę, a Meksykano kłamie w żywe oczy i pana oczernia. Dlatego postanowiłem działać w tej sprawie. Obiecuję panu, że zrobię wszystko, by kanał na YouTubie Meksykana został skasowany, bo jest to człowiek nienormalny i pokazuje głupoty i mówi kłamstwa. Panie Krzysztofie, trzymam za pana kciuki i życzę panu wszystkiego najlepszego z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Serdecznymi pozdrowieniami, Igor. Patryka, Igor. Kononowicz prowadzi lud Francji na barykady oraz poucza o pracy. Dzień dobry państwu, kochani moi. Dowiedziałem się przez media, przez internet, przez wszystko, że we Francji, wszędzie są strajki demokratyczne we Francji, w Belgii, Holandii, we Włoszech. Viva la France! I tych niedorobów, którzy tylko umieją na lewo brać pieniądze, trzeba zlikwidować, zburzyć. Z tego powodu, że za dużo siedzą, niesprawiedliwo są aresztowani ludzie, policjanci biją pułkami i tak dalej. To jest niedopuszczalne i z całego serca życzę dla ich, ażeby zburzyli Bastylię, tu te więzienia powinno być zlikwidowane całkowite, dlatego
że niepotrzebne więzienia, gdyż jak człowiek walczy o dobroć, o społeczeństwo, o życie swoje, to powinno naród polski i wszyscy zjednoczyć się razem i żyć spokojnie, żyć normalnie, a płacić powinno przedsiębiorstwa tak, jak się należy. Dla ludzi pracujących, za wynagrodzenie za pracę powinno człowiek otrzymywać godną, rzetelną zapłatę, którą należy się dla jego, którą musi być, ani żebrać, chodzić po śmietnikach i tak dalej, że stoją w sklepach i w Polsce i wszędzie koszyczki, rozdaje jakieś ulotki na pomoc, żeby to człowiek nie był zatrudniony, tak jak ja, albo inny człowiek, żeby składali swoje takie przedsiębiorstwa, nie państwowe byli przedsiębiorstwa, tylko swoje, i żeby dźwigali ciężkie towary, powinien być zakład państwowy, normalnie zajść pracownik, człowiek do zakładu, ja poszukuję pracy. Jakiej? Na kierowcy. Proszę bardzo, złóż pan CD, rozpatrzymy pozytywnie, jutro do pracy proszę przyjść. Damy panu ubranie robocze i pan będzie pracować jako kierowca. Będzie pan rozwozić towary po mieście. Czy tam w trasę jeździć z towarami i tak dalej. Przypuśćmy, tam sprzątaczka. Proszę bardzo, będziesz pani sprzątać biuro, czy tam warsztat, czy tam coś będziesz pani sprzątała. Tam portier. Dobra, rozpatrzymy. Będziesz pan pilnować zakładu, tam jeszcze ktoś. Będziesz pan to wykonał. Tam ładować, będziesz pan towar ładować. Kiedyś byli takie konwojenci się nazywali. Z kierowcami jeździ razem i było bardzo dobrze. A teraz wszędzie tylko strajki, bicia przez policjantów i wykorzystywanie ludzi za grosz. I we Francji, w Belgii, w Holandii, w Włoszech i w Polsce. Że człowiek nie ma na kawałek chleba Bożego. A wy mówicie, że do pracy mnie. Gdzie praca? Gdzie? Jaki jest zakład napisany do sprzedaży? Gazetka jest była. Okradane, dewastowane zakłady są. Po co to robi? A pracodawca powinno płacić dla pracownika za wykonaną pracę bardzo dobrze. A pracownik powinno spełniać obowiązki pracodawcy i powinno zgodzie żyć w zakładzie. I nie byłoby tych strajków na ulicy nic. Wojen. Po co to? Ja mam nadzieję, że po moim expose i we Francji wszędzie zginą te strajki, a pracodawcy zaczną płacić dobrze dla narodu, dla ludzi. Że będzie na utrzymanie domu, rodziny, że mężczyzna zajdzie do pracy, to będzie normalnie odpracuje pracę i zarobi. Że utrzyma żonę, dzieci i jeszcze na samochód zarobi. I dom utrzyma. A żona będzie gospodyną domową musi być. Pilnować dom, bo kobiety tylko od tego, od pilnowania domu są. I dziękuję bardzo. Krzysiek opowiada interesujące anegdoty o swojej rodzinie. Może pokażmy, kupiliśmy opłatek na święta. Szanowny państwo, chciałem pokazać, bo Majer powiedział, że ja nie kupię jednej rzeczy świętej. Proszę bardzo, to jest opłatek, to jest sianko Boże, o. Jak Piotr powiedział, że aż łezka się wokół jemu się zakręciła dla mnie i naprawdę muszę odwiedzić swoje tereny. Już tej chałupy nie ma tam. Nie ma tej chałupy, bo poszła na skarb państwa. Państwo odkupiło i poszło do skarb państwa. Jak będę miał, jak odwiedzę, tam mój brat rodzony leży w grobie, malutki. Jak miał Marian? Marianek się nazywał, Marian świętej pamięci i zmarł na zapalenie opon mózgowych, jeszcze malutkie dziecko było i tak Bóg chyba chciał, żeby zabrać pierwsza synka od mamy i od taty, a ja się narodziłem ostatni już w życiu. Najmłodszy jestem z rodziny, pierwszy się narodził Boguś, później Marianek, później ja, no i żyliśmy do 75 roku tam. W 75 roku, 25 kwietnia, tu już zamieszkałem w Białymstoku. Ale dlaczego stamtąd tutaj? Dlatego, że mama zachorowała po kobiecemu. Miała złośliwego raka. Tu operacja przeszła. Dzięki Bogu raczek był niezłośliwy dla mamy. I tak dalej. I pożyła dłużej dla mnie mama.
i tata pożył ile trzeba, to ile Bóg naznaczył, tyle żyli. I szanowne państwo, kochani moi, powiem, zapraszam wszystkich i do Białegostoku, a pierwsze na Warmię. Tam wspaniałe jest tereny, jeziora, wszystko jest. Lasy. Lasy, na grzyby można wiosną chodzić, jesienią też, zwiedzać różne budynki historyczne są. Bunkry. Bunkry, nie bunkry są i tak dalej, i tak dalej. No i dziękuję bardzo. To już wszystko na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam. Szef sztabu. O, kierowcy, ty tak. Nie będziesz jeździł tym samochodem. Tak. Ty nie będziesz tym jeździł. Słyszeliście? Kupiłem samochód, tankuję, a ile będzie kierowca... Bez prawa jazdy, która kupiła, mam ciebie. ...przekazać go w terminie 7 dni osobie z prawem jazdy pod rygorem odpowiedzialności karno-sądowej 1,65 zł.